wznowić kult świętego Franciszka z Asyżu. 4 października to dzień świętego Franciszka. Co prawda liturgię sprawujemy z niedzieli, gdyż Dzień Pański, Dzień Zmartwychwstania jest ważniejszy niż wspomnienie świętych. Ale dziś tego świętego chcemy w sposób szczególny tu w Pucku przywołać. Chcemy odnowić kult, który był tutaj od 1663 roku. Bowiem w tym roku książę Kazimierz Czartoryski, biskup włocławsko-pomorski, wydał dekret, w którym w dekanacie puckim, we wszystkich kościołach dekanatu puckiego, wspomnienie świętego Franciszka uczynił uroczystością jako dziękczynienie za łaski, jakie otrzymali mieszkańcy Pucka, kiedy wyszli obronną ręką z potopu szwedzkiego, kiedy udało się miasto obronić. Warto wspomnieć, że tylko 4 miasta Rzeczpospolitej nie poddały się Szwedom. Wiemy o Częstochowie. Niektórzy może wiedzą o Gdańsku. Zamość się obronił, a także małe miasto Puck. I to nie był jednodniowy atak Szwedów. Oni stali tutaj w Pucku od 17 września 1555 roku aż do listopada otaczali miasto. A później po raz drugi przybyli w styczniu i zdaje się do marca próbowali znowu zdobyć miasto. Mieszkańcy Pucka byli przekonani, że działało tu wstawiennictwo świętego Franciszka, bo do niego się uciekali, do niego się modlili. Kiedy więc ocaleli, tego świętego zapragnęli uczynić swoim patronem. Ten kult świętego Franciszka był w Pucku najprawdopodobniej do zaborów. Zaborcy wspominanie zwycięstw nie bardzo pasowało, więc szybko w kult został zdławiony. My go dziś odradzamy w nieco innej formie, już nie w formie Dnia Wolnego, jak wtedy było, nie w formie odpustu i to w całym dekanacie, ale w formie takiego wspomnienia przy wizerunku świętego Franciszka, który został ufundowany i wstawiony do ołtarza świętego Antoniego. Święty Franciszek modlący się na tle Pucka, na tle puckiej fary. I będziemy chcieli choć jeden dzień w miesiącu ten obraz odsłaniać, zawsze każdego 4 dnia miesiąca i przy tym obrazie chwilę się pomodlić, wierząc, że ten, który ocalił miasto z tak wielkiej pożogi, ocali też i nas w chwilach naszych różnych niebezpieczeństw. Bardzo chcieliśmy, by w tym historycznym momencie był z nami ksiądz biskup. Dziękuję bardzo za tę obecność. Proszę o sprawowanie najświętszej ofiary w intencji całej wspólnoty parafialnej, w intencji fundatorów obrazu świętego Franciszka, ale także w intencji wszystkich dobrodziejów tego kościoła, tej parafii. Ten obraz jest umieszczony w odnowionym ołtarzu. Proszę więc o poświęcenie tego obrazu, proszę o wznowienie kultu i proszę o odprawienie najświętszej ofiary.
imię Pańskie będzie błogosławione. Módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże, wielbimy Cię w Twoich świętych. Życie ich jest dla nas wzorem, a wstawiennictwo wyjednywa nam Twoją pomoc. Przez naśladowanie ich cnót oczekujemy dziedzictwa Twojej chwały. Pobłogosław ten obraz świętego Franciszka z Asyżu. Spraw, abyśmy nie tylko wzywali jego wstawiennictwa, ale także naśladowali, aby w ten sposób stać się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Użycz nam, Panie, za pośrednictwem świętego Franciszka pomocy i obrony. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Modlitwa do świętego Franciszka uczynienia. Święty Franciszku, wzorem naszych ojców z ufnością stajemy przy Twoim wizerunku. W sytuacji zagrożenia wiary i wolności okazałeś się skutecznym naszym orędownikiem. Po latach tu w Pusku znów przyzywamy Twego wstawiennictwa. Osłaniaj nasze miasto, parafię i cały dekanat płaszczem swej opieki. Napełnij nas szacunkiem i troską o naszą małą ojczyznę, a nade wszystko żarliwością o Bożą chwałę. Naucz nas odkrywać dobroć Boga nawet w trudnej codzienności i promieniować nią na cały dzień. Bądź naszym wspomożycielem w życiu i w śmierci. Amen. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo Niepokalanie Poczęta, Święty Franciszku Serafiński, Święty Franciszku Kwiecie Łaski Bożej, Święty Franciszku Wielki Naśladowco Chrystusa, Święty Franciszku Pragnący Śmierci Męczeńskiej, Święty Franciszku Piastunie Ran Chrystusowych, Święty Franciszku z nabionami męki Jezusowej ozdobiony, Święty Franciszku mocą czynienia cudów obdarzony, Święty Franciszku korejący miłością Bożą, Święty Franciszku miłością bliźniego przepełniony, Święty Franciszku miłośniku pokory, Święty Franciszku wzorze pokuty, Święty Franciszku przykładzie posłuszeństwa, Święty Franciszku miłośniku czystości, Święty Franciszku dobrami świata rządzący, Święty Franciszku patriarchą ubogich, Święty Franciszku żywy obraziec cnót ewangelicznych, Święty Franciszku założycielu trzech zakonów, Święty Franciszku bojowniku Chrystusowym, Święty Franciszku pogromco szatana, Święty Franciszku filarze Kościoła Świętego, Święty Franciszku obrońco wiary katolickiej, Święty Franciszku tarczo wojujących za prawdę, Święty Franciszku zwycięzco złości świata, Święty Franciszku odnowicielu obyczajów chrześcijańskich, Święty Franciszku drogowskazie dla płacących, Święty Franciszku lekarzu chorych na duszy, Święty Franciszku dzienny orędowniku Boga, Święty Franciszku, święty nasz Ojcze, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
módl się za nami, święty Ojcze Franciszku, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Boże, który przez zasługi świętego Franciszka Kościół swój nową rodziną ubogacasz. Użycz nam łaski, abyśmy za jego przykładem dobrami ziemskimi karcili, a do niebieskich pragnienia nasze skierowali przez Chrystusa Pana naszego. Amen.